Siema, siema, jestem Radio Gplay, to jest kolejny odcinek z naszej serii Ocenianie map. Wybaczcie, trochę jestem zaspany, bo dzisiaj wstałem troszeczkę rani, żeby to ogarnąć, ponieważ wczoraj pochłonął mi trochę mapa, no i za bardzo nie mogłem nagrać tego po prostu wczoraj, więc było już późno, byłem trochę zmęczony, nie chciałem tak robić na odpierdziel. A na celowniku miałem fajną mapkę, mianowicie Mazowiecka Nidzina od Kraska, autor Krasek, więc pozdrawiam serdecznie. No i mówię, nie, tego nie będę robić na odpierdziel, bo mapa wymaga rzetelnego sprawdzenia i to właśnie zrobiłem. I się zaskoczyłem, o dziwo, więc jaki wynik zobaczycie na koniec, oczywiście w gwiazdkach. Jednakże dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z ocenianiem sprawdzania map. Więc siemanko wszystkim, nie? Dobra. Czas oczywiście na to, co napisał autor, a jest opis dosyć długi, tego to widzę, więc cóż, czytam po kolei, prawda? Witam i przedstawiam wam moją mapkę w polskim klimacie, jaką jest Mazowiecka Nizina. Jest mapa inspirowana gminą, w której mieszkam. Mapa oferuje dwa gospodarstwa, budynki, playstables, 130 farmlandów, 95 pól, sklep maszyn rolniczych, tekstury gleby 360 stopni, błoto, teren inspirowany z prawdziwego życia, tartak, las, misje na polach, nowe tekstury, ruch uliczny, skup, stacja wapnowania, dwie stacje benzynowe, możliwość zbudowania własnej farmy, kompatybilność z modem season. I to jest poprawka chyba 1.1, więc poprawiono w niej błędy vlogu, farmlandy, ruch uliczny, sprzedaż mleka, lekko teren, błąd z domem, chodnik dodano w tej oczywiście aktualizacji. Mało obore, 3 skupy, 2 w jednym. Zagajnik, więcej krzaków, 3 farmlandy, zmienność krzaków, season mod. No i ruch pieszych. Spoczko. No i zmieniono tekstury trawy, tekstury podłoża piachu, tekstury drzew, zmniejszono wagę pliku. No i przy błędach vlogu pomogli Dekrezel oraz Zielak, więc pozdrawiam was również, chłopaki. Fajnie, że pomagacie, super, mnie to bardzo cieszy, że pomagamy nowym twórcom, bo Kraskę nigdy wcześniej nie słyszałem o nim jakby, więc cóż, jakby fajnie, fajna inicjatywa. Dobra, więc może cóż, zacznijmy po kolei oczywiście kategorie i przedstawię wam tą mapę, jak ona wygląda i sami dojdziecie do wniosku, czy warto ją pobrać, czy nie warto. Okej, pierwsza kategoria, czyli oczywiście wygląd, nasz kochany wygląd, bo to głównie na niego patrzymy, a to jest czasami też błąd, ale dobrze, nie przedłużając, po prostu zacznijmy od wyglądu. Więc tak, jeżeli chodzi o całość mapy, szczególnie jeżeli chodzi o PDA, no to naprawdę czapki z głów. Naprawdę PDA jest po prostu mistrzostwo, bardzo ładnie wygląda, dosyć profesjonalnie. Może troszeczkę te drzewa zmniejszył, aczkolwiek, znaczy powiększył, ale aczkolwiek tak jest okej, nie? Jest okej, ma to wygląd prawdziwej mapki, takiej giantowej, więc fajnie. Fajnie to wyszło, naprawdę spoko. Tylko troszeczkę widzisz, jak wystaje takie pole, to ja na przykład dociągnął tą mapkę do tego pola, nie? Ewentualnie te pola tam uciął, bo trochę to tak słabo wygląda i tylko o to mógłbyś tak naprawdę przyczepić, nie? Ale ogólnie spoko, też jest taki fajny fejdzik, jest też coś, jak robiłem. No spoko, szanuję, fajne, fajne. Dalej, jeżeli chodzi o kolejną część, która mi się nie podoba, no to chyba wiesz, co teraz jakieś przyczepię, nie? No, no te drogi, no paskudne są strasznie. Podmień model na coś innego. Tekstury chociaż nawet. Głupie teksturę, będzie inaczej. No i też zrób w niej mip mapy, bo popatrz, z daleka ona strasznie tak się pikselizuje, a mip mapa daje nam taką taką rozmytość w tej teksturze, co nie? Że z daleka ona jest ładnie rozmyta. Więc polecam oczywiście te tekstury wywalić i zrobić coś innego, bo samo ułożenie jest tak naprawdę spoko. Wybaczcie to cięcie, właśnie nagrałem OBS-em i nie zmieniałem scen wszystkich, więc przez ktoś tam donate'em rzucił, więc sorry. No i ten, i mówię, polecam po prostu zmienić sobie tylko teksturę, bo model jest świetny i tak dalej, a poza tym to do tego nic nie mam, nie? Także no, te drogi to koniecznie musisz zmienić, bo naprawdę psują klimat mapy, który swoją drogą jest świetny, bo jak sami widzicie, mapa, no pomimo, że nie jest ogromna, ma swój klimat, co nie? Ja na przykład przechadzając się w tej mapie, zobaczyłem takie rzeczy jak szkoła podstawowa w Krasach Mazowieckich, czy na przykład tutaj ten skup bulwa, prawda? Jeśli mówiąc o jakichś tam ciężarówkach tutaj, czy takich rolczar chyba dobrze to mówię, nie wiem, jakoś tak. No i jest tutaj tego masa takich głupich, ciekawych easter eggów, nie? O to widzicie, głupi znak, tak dalej. Ale sobie, tu mi się bardzo podobały te zjazdy, no drogi polne, no fajnie to wygląda, nie? Jest okej, jest super, mi się to podoba. Tu nawet jest pastwisko Krejzola, więc też troszeczkę jakby tej
zabawiłem na tym znaczy Kryzola, wybaczcie, kurczę, nie Kryzola, czarnego chyba. Tak, przepraszam. No, i tutaj sobie krówki kupiłem, oczywiście krówki można kupować, nie? Także spoczko. No, to jest to samo co z Arkiem na serii, nie? Także fajnie. Jest dużo takich klimatycznych miejsc, jakieś belki poustawiane, czy same gospodarstwo, na przykład to nie znaka na koniec. Jeżeli chodzi o wygląd. O, to jakieś loga swoje pomieszczałeś, wiadomo. Skupy altanki, znaczy sklepy altanki. No jest po prostu fajnie. Tutaj jest zwężenie dróg, okej, rozumiem. Ale te drogi mogę już trochę poszerzyć, wiesz, bo jednak takie trochę. No zobacz jak samochody jeżdżą, nie? No jest po, właśnie tak po poboczu cały czas, nie? Więc ja bym to akurat wywalił. To będzie co chwilę widzieć jakichś Adamów, nie, tak dalej. No, masz, ten teren jest inspirowany oczywiście prawdziwym terenem, więc nie czepiam się do tego, że teren jest płaski, bo jest płaski. Momentami jest oczywiście fajnie coś zrobiony, ale ogólnie jest coś, to mapa taka płaska, nie? Znaczy płaska. No, może się wyraziłem. O, i takie coś po prawo, popatrz jak to wygląda, nie? No takie trochę. No średnio, naprawdę. Więc mówię, o, rzeka, tak dalej, to mi się podoba, a to zakończenie będziemy mówili później. Jakaś rzeczka sobie płynie, fajnie, wszystko młodzieżowo. No mówię, teren troszeczkę taki równy, bo płaski może nie, przesadziłem trochę z tym płaskim, ale wiem, że jest inspirowany prawdziwym, więc o teren się w takim razie nie czepiam. Jeżeli ktoś pisze, że jest naprawdę inspirowany, no to nie ma co się czepiać, bo co mógłbyś zrobić? Góry dowalić na środku swojego podwórka? No bez sensu, nie? Więc dobra, więc to fajne. Budynki w klimacie polskim jak najbardziej. I powiem ci szczerze, że nie wiem skąd masz modele, czy sam robisz, czy coś takiego. Ale naprawdę są oryginalne i to mi się podoba. Mówię, takie detale typu właśnie kościółki, czy rybienie to jakiegoś fryzjera. To tak jak bank spółdzielczy, oczywiście za to już motka by ci jajce urwał. Ale no niestety. Telefon, telekomunikacja polska, apteka jakaś, co nie? Tutaj urząd gminy jest nawet, fajnie, no jest to zrobione super. To oczywiście oryginalny sklep, ale tam nazywa się go Prim, więc spoko. Czy na przykład bardzo mi się podoba tutaj ta plebania, jakby taki zakon Feniksa, można powiedzieć, rzec nawet. Fajnie, jest to zrobione spoko. Tutaj autobusik, ktoś dosyć mi znany jest akurat. Czy to zrobiłeś z płotów, naprawdę? No za pomysłowość szanuję. Masz tą nutkę mapmakera w sobie. Więc ten pierwiastek takiego dobrego makera, więc nie zmarnuj tego. No i tutaj też spoko takie przejście. No i tu mamy ośrodek zdrowia. Oryginalne budynki oczywiście, ale ładnie są zagospodarowane i spoko wygląda. Tutaj ten terenik trochę mi się nie podobał. Troszkę byś to dosłownie o 1000 obniżył i by to już nie było, nie? Różnicy by nie było widać, a to by tak nie brugało. Więc to taka porada na przyszłość. Domek spoko, pewnie jakaś doktórka. No i tutaj jest skup, nie? Skup to chyba Mirek, tu jest jakiś tam tartak Zbyszka chyba nawet, dokładnie. No spoko to jest, jest to fajnie. I co mogę powiedzieć więcej? Czuć klimat po prostu, nie? O terenie mówiłem. Coś, co mi się mega nie spodobało. Coś, co chciałeś zrobić trochę na siłę, mam wrażenie, ale ci nie wyszło. Ten teren, tutaj. No zobacz, nie? W sensie, może tak jest u was naprawdę, ale to jest paskudne, nie? W sensie, nie wiem, czy to tak naprawdę jest. Jeżeli jest to spoko, jeżeli nie, to zmień to, bo jest to no taka na siłę usypana góra, nie? W rzeczywistości, jak mam być cztery, taka góra to już by jakieś władze gminy wydały tam powiedzmy jakby to powiedzieć, rozkaz, to już to powiedziane, no ale wiesz, wydały jakieś pozwolenie albo nawet nakaz, o nakaz na zrównanie tego, że po prostu wszystkim żyło się lepiej, wywalić ten asfalt, troszkę ten teren rozsunąć i tak dalej, czy wywieźć w ogóle w inne miejsce. No rozumiesz, co chodzi, nie? To trochę tak psuje, tym bardziej, że modele drogi nie są takie idealne po ten teren, więc to jest w ogóle totalna jakaś porażka, nie? To taki minusik za tą stronę. Mówię, czepiam się do wszystkiego, bo widzę, że jeżeli mapa jest na poziomie, to czepiam się do detali, bo chcę, żeby była jak najlepsza, nie? Więc im więcej detali się czepiam, tym lepiej tak naprawdę dla ciebie. Okej. Tekstury oczywiście bardzo fajne, są zmienione tekstury upraw, tekstury ziemi, więc to szacuneczek, oczywiście fajnie. No i rzadki las. To takie coś, o co się dowaliłem ja akurat, ale to mówię, to nie każdy musi do czego przyczepić. To jest ogólnie kolejny tartak. No i to właśnie problem jest ten ze mną taki, że nie lubię rzadkich lasów, a tu taki rzadki las jest. Masz ładne tekstury Forgotten Plants. Tu gloss map usunę, bo to takie trochę. Chociaż w sumie teraz gloss map to. Nie wiem, no mi się tego nie podoba, to, że jest taki ciemny, nie? Ale dobra. No shader kają fajnie to wygląda w sumie. Więc mówię, takie las to akurat ja poprawię, nie? Na troszkę bardziej gęstszy, co nie?
tutaj jakieś fajne zagraniczki takie porobione, no spoko, jest coś tutaj, działasz fajnie, rozwijasz się, super. Tekstury upraw ziemi też mówiłem, no i w sumie to tyle, jeżeli chodzi o ogół. Przejdźmy do gospodarstw. I tak, więc to mam pierwsze gospodarstwo, ogólnie, po dziadku. No i jak wjeżdżamy sobie, to widzimy bardzo ładny tutaj akurat garażyk i tak dalej, no coś tu się dzieje, nie? To chyba naprawdę jest warsztat, więc jakbyśmy tutaj zajechali, obstawiam, pewnie tu jest triggerek. Tak jest. Nie jest on oznaczony, przez co gracz mógłby się domyślić przez to na przykład, co nie? Ja na przykład się mogłem teraz domyślać, ale pamiętaj, że tak gra też młodsi w tą gierkę i czasami trzeba troszkę oznaczyć, nie? Wiem, psuje to klimat, ale coś za coś, nie? Jeżeli nie chcesz mieć komentarza typu, że coś mi nie działa, to lepiej to oznacz, nie? Tutaj takie miejsce, ja mam tu nowe jakieś worki, dałem przed czymś, no nie? Ogólnie takie, no spoko, ogólnie spoko. Tutaj niby świnki, fajnie, fajnie, jakiś szambus, wywóz, no i tu pompka. Ciekawy pomysł, naprawdę. Kurniczek, spoko. Na tym chyba gospie nie ma żadnych zwierząt. Z tego co się orientuję. A nie, są. Zagroda dla świń. Jest chyba też kurnik. No tak, jest chyba też kurnik. A mogę takie szkóry kupić? Czy nie bardzo? Zaraz sobie to sprawdzę. No teoretycznie jakiś tutaj trigger jest. Sprawdźmy sobie, oczywiście, że można kupić kury. Ciekawe, czy one są stosowane pod gospodarstwo, tylko w tym miejscu. Nie, tylko w tym miejscu wychodzą, okej, okay, spoko. To najsik. A jak z świnkami? Tutaj też tak działa, czy nie bardzo? Może gdzieś tutaj jest. Się poszukamy sobie tak tego triggerku. Tutaj coś jest, okej, okay. Po prostu tak. Zagroda dla świń, oznacz miejsce. Aha, aha, okej, okay. Tu się kupuje świnki? Okej, okay, tu są świnki, okej, okay. Więc zakupmy sobie kilka. Zobaczymy, gdzie masz zagrodę porobione. Okej, okay, to już maksymalna ilość. Czyli tu wchodzi ile? Dyszka chyba, tak? Chyba dyszka wchodzi. Dobra. Okej, okay. I one sobie śmigają tutaj? Czy po prostu gdzieś wywaliłeś pastwisko poza mapę? Chyba tak właśnie to zrobiłeś, okej, okay. No ale nic. Tak bez spoko. Tutaj są oczywiście krówki. Tak jest. Nie wiem, czy to mogę też je kupić. Chyba nie bardzo. Nie, tu już chyba krówek nie kupimy. Dobra, także taka ozdoba, ozdoba raczej. Ale dokładnie to już się sprawdził. Kurnik, tu jest tak dalej domek. Okej, okay. Spoko. Więc taki minuszek jeszcze tutaj bym troszkę poprawił, by trochę trawa gdzieś pomalowała, ale to ogólnie nic. No i ten płot. Uwierz mi, przysunąłby się ten płot tak trochę dalej pod tą drogę tutaj. Albo na ten płot wypierdzielił. I miałoby iść znacznie to fajniej. Bo tu na przykład będzie ciężko wymanewrować czymkolwiek, nie? Więc to taki minusik ode mnie za to. Ale ogólnie całość gospodarstwa jest jak najbardziej okej. Okay. Bizon, wiatr na bizona bardzo fajnie. O, widzę, inspirowałeś się, super. Spoko, silosu, naprawdę ładnie to wygląda i nie jest takie wcale najgorsze. Tu jakaś beczka pewnie z paliwem albo coś takiego. Znaczy na takim gospodarstwie takie paliwo, taka beczka z paliwem. To już takie konkretnie, nie? Okej, okay. Tu piesek jest, oczywiście śmiga sobie. No i tutaj sztejer. Bogato, bogato. No i jeszcze mam tutaj trigger od domu. I on to jest chyba po prostu ten to krzesło dokładnie, ale sprawdzę sobie w gospodarstwie. Nie, to jest po prostu dom, okej, okay, po prostu masz dom. Okej, okay, myślałem, że krzesło by było fajne. Ale okej, okay, zamęczenie jest jakby spoko. Dobra, no i takie coś tutaj, tak się prezentuje pierwsza gospodarka. Całkiem spoko, woda napełnia się. Mamy nawet trigger od wody przy studni, super. Więc mówię, gospa fajna, dużo się na niej zawiera. Aczkolwiek bym troszkę ją zmienił, co nie? Troszeczkę delikatnie bym ją przebudował, bo momentami może brakować po prostu miejsca, nie? Tu jakiś tam z tyłu zajazd też się otwiera, nie? By się otwierało. Otwiera się? Otwiera się, oczywiście, dobrze. Okej, okay. Ciśnijmy do kolejnego gospodarstwa i plus za bociana. Fajne gniazdo. Kolejne gospodarstwo znajduje się to właśnie na tym skrzyżowaniu, tak bardziej w mieście. No i tu mamy właśnie to gospodarstwo. Oczywiście budynki standardowe, dosyć znane. Raczej nie jest to dziwne, że takie budynki tu spotykamy, bo są po prostu okej, okay, nie? No i faktycznie może się inspirować nawet troszkę tym tym terenikiem, bo teren jest taki fajny, customowy, też jak na mojej wschodniej, też mi się to podoba, że jest taki nietypowy ten teren. No tutaj kurniczek to oczywiście standard. Fajnie, duża wiata na kombajn jak znalazł, mistrzostwo. Fajnie, idealnie pasuje. Tutaj chyba jakieś zagrody dla świnek prawdopodobnie. Dla koni, proszę bardzo. Dla koni, to mamy dla koni. A takie konie byśmy sobie mogli tutaj zakupić? Czy nie bardzo? Zaraz sobie to sprawdzę.
Okej, tu są konie. No i właśnie to jest to, o czym mówiłem. A, tylko dwa konie można kupić. To jest to, o czym mówiłem, co nie? Czyli to, że nie masz tego oznaczonego miejsca i ludzie po prostu mogą nie wiedzieć, gdzie to kupić, co nie? Na przykład, wiesz, ja sobie kliknę w 5, ja to wszystko mam, nie? Tu jest silos, spoko. Działa on w ogóle? Działa. Tak, działa. Okej. Jest tutaj okej. No więc ja krócej sprawdzę i mam, nie? Ale ludzie tego nie wiedzą, więc oznaczenie, pamiętaj o oznaczeniach, to jest bardzo ważne. O, tu jeszcze jakieś fajne, to chyba handla zwierzętami jest, z tego co mi się wydaje, dokładnie. Bardzo fajny budynek. Bardzo fajny, nie wiem czy oryginalny, ale wygląda na oryginalny, tak, oryginalny. No, więc za wygląd spoko. Okej, po tym długim wstępie czas na zakończenie. Jakkolwiek to zabrzmiało, fajne podmokłe tereny, szanuję. I tak, zakończenie, no nie mówię, poprawne, naprawdę poprawne. Zajebiste, że tak powiem, naprawdę, jest po prostu mistrzostwo, jeżeli chodzi o zakończenie. Bo na rzadko jakiej mapie mam wrażenie, że kurde, ale myślałem, że pole zasiał, nie? Nagle jest bariera, nie? Tak samo już tutaj patrzcie, lecimy, pole, co nie? I nagle szu, bariera. Mapa, ogólnie wam pokażę PDA. Zobaczcie, jest spora. Pola nie oznacza, to są pole, do których nie możemy iść. Tu już jest bariera, co nie? Tutaj też jest bariera, więc fajnie, że to jest zrobione tak. Mogą pisać potem jacyś młodsi, że kurde, tam to takie fajne pole, nie ma dostępu. Bardzo dobrze. Jeżeli tak ludzie uważają, że jeżeli pole na zakończeniu jest ładne i żeby tam zagrali, to znaczy, że dobrze zrobili zakończenie, więc gratuluję. Bo zakończenie wyszło naprawdę super. Ja też mówię, mam takie coś, że lecę i nagle ściana, nie? Więc fajnie. Masz dużo jeszcze terenu do dyspozycji tutaj, więc super go wykorzystać właśnie w postaci dawania terenu. Przez to mapka się wydaje większa, a jest tak naprawdę mała, nie? Więc myślę tak najbardziej okej. Okay. Zakończenie jest po prostu świetne, nic więcej nie mogę po prostu dodać, co nie? Tak samo tutaj lecimy sobie i nagle mamy strzał i stoimy w miejscu. Więc super, super, to fajnie, to też coś z daleka widać, ale nie możemy podjechać. No taki tak powinien być, po prostu poprawne. Tu na przykład fajnie zoptymalizowane, po prostu domek i płot, więcej nie trzeba. Kogo tam obchodzi, co tam jest, nie? I tak tam nie mamy dostępu. Więc super, pola w tyle, nawet te góry nawet się wyszły, bo to jest taki plejnik dookoła mapy, którego się nie używa, nie spotyka, aczkolwiek tu ładnie pasuje. Więc najsik. O, już sam się nawet zgubiłem w tych terenach. No i oczywiście jest ściana wielka, także to co tu więcej dodać, nie? Tak mamy po prostu być i tak trzymać, brać przykład z tego człowieka, nie? Tak samo się podoba, jedziemy do półgórki ściana, nie? Dalej, coś tam widać? Coś tam widać, ale nie wiadomo co, nie? Jest to też oczywiście ładnie zrobione, tam jakieś postawiłeś sobie przystanek, no to już niepotrzebnie w sumie, bo tak nikt go nie widzi, ale jest to ok, jak najbardziej poprawnie to jest zrobione, no i gratuluję świetnego zakończenia, bo na takie właśnie wszyscy czekamy na wszystkich mapach. Więc super, gratuluję jeszcze raz. Błędy, jeśli chodzi o błędy, jak sam napisałeś, Krazel oraz Zielak się do tego przełożyli, oczywiście, więc sprawdzenie tego logo to była tylko formalność z mojej strony. No i faktycznie, dobrą robotę chłopaki ci odwalili, znaczy odwalili, pomogli ci w tym, bo nie wiem czy oni zrobili za siebie, czy mi tłumaczyli ci. Ale błędów w logu nie ma, więc super. Ponad jakiś skup Blacka nie działał. Jakiś tam ktoś pisał, że skup Blacka nie działa. Chciałem wszystkie wątpliwości rozwiać, więc pokażę. Skup oczywiście mleka tutaj. No mi działa w każdym razie, więc jak mi działa, to wam też powinien. Zatrzymajmy sobie to. Hajs przyszedł, spoko. Kolejny skup mleka. Też oczywiście działa. Nie mam pojęcia, o co wam ludzie na Ellsworthzie chodzi, bo na Ellsworthzie wydałeś. Więc ktoś pisał, że po poprawkach nie działa mleko, tak dalej. Gówno, prawda, działa. Nie słuchajcie tych ludzi. Sprawdzę, że ten. No i to, przeskakujące te, nie? Trochę to jest takie. Albo zmienisz tekstury, albo sam model, nie? Bo to jest, ta droga to jest najbliższa rzecz do tej mapy, naprawdę. Cała reszta jest super, ta map, to jest po prostu, nie wiem skąd to wziąłeś, ale wywal to. Dobra. Co do dróg, to jeszcze jak mówiłem. O, wybaczcie, trochę kaszel mam. Co do dróg, to jeszcze jak mówiłem, wąskie drogi, trochę za wąskie jak na te samochody, widzisz, one muszą sobie ciśnąć, nie? Podoba mi się ten motyw z tym, że to jest zwężana droga. No ale jednak zobacz, no coś za coś, nie? Czy warto było stawiać ładny znak i robić nieładny tutaj ten? No mi się to oczywiście nie podoba, nie? Może macie takich gust, że tam jednym kołem samochodem jadą po poboczach. Wiadomo, że w farmingu, znaczy w realu byśmy jechali normalnie tędy. Jakby coś jechało, to byśmy zjechali na pobocze. W farmingu mamy nitki poustawiane konkretnie i nie możemy tego zmienić, niestety.
No więc cóż, szkoda. Ładne też te tutaj... jak to się mówi? Łąki, po prostu łąki, tak. One są tutaj pofarblendowane, ale szkoda, że ma ich oznaczonych. A oznaczenie mógłbyś sobie zrobić, bo jest taka możliwość. Dobrze. Dalej, więc zatem. Błędy to na tyle, lecimy do skryptu. Skrypty, więc oczywiście drzwi PlaySable jak najbardziej działają. Drzwi PlaySable, drzwi animowane, Boże. PlaySable to mamy obiekty, chciałem to powiedzieć. Mamy tu zagrody dla zwierząt, ładnie poustawiane. Po prostu cacy, nie? Silosy chyba też mamy jakieś również. Okej, są trzy silosy. Jeżeli chodzi o shopy, to mamy też masę obiektów. Fajnie. Trochę bym zmienił PDA, ale czy ten ikonki, ale okej, ogólnie. Tutaj warsztacik i tak dalej. No jest to trzeba. Ozdoby, na te dwa płoty. O, żeby zbudować sobie własne gospodarstwo, fajnie. Fajnie, naprawdę mapka się tutaj spoko prezentuje. Dodatkowo. Dynamiczne tekstury terenu. Sprawdziłem, działa to, więc jakby spoko, fajnie, fajnie. Tylko no modhub to na konsolę tego nie przyjmie trochę słabo, nie? Ale ten, no mnie nie przyjął w każdym razie. Więc no szkoda, pod tym względem to mapka masz lepszą od mojej, nie? No i nowe teksturki oczywiście zaimplementowane, bardzo fajne. No i rzecz jasna, Season również działa bardzo fajnie, jest dobrze zaprobione. Wybaczcie, że wam teraz tego nie pokażę, ale jest godzina 12, za godzinę macie ten odcinek mieć, a jeszcze montaż tak dalej. No nie wyrobię się, naprawdę, więc z uwagi na to na czas wam tego nie pokażę. Ale Season jak najbardziej działa, bo jest spokojnie, będę się już na koniec tej przenosił. No i cóż, i przejdźmy w takim razie do podsumowania. Okej, więc podsumowując, PDA naprawdę świetne, wygląda to ogólnie spoko, wypierdziel drogi za sobie czymś innym. Spoko to nawet całość mapa ogólnie wygląda. Z błędów w logu nie ma, więc super, wszystko zostało poprawione tak jak napisałeś, więc fajnie. Oczywiście, jeżeli chodzi o skrypty, super sprawa, że są takie te podstawowe jak najbardziej. Więcej niczego oczywiście tutaj nie potrzeba. I cóż mogę powiedzieć, po prostu dobra robota. Wybacz, że trzymałem się szczegółów, aczkolwiek wiem, że zasługujesz na więcej przy tej mapie. A dziś ode mnie otrzymujesz oczywiście skala w gwiazdkach, więc tutaj po kolei się wam rozwijaną. No, mapka solidna, więc jak mówię, poprawisz drogę, będzie lepiej. A będzie lepiej, mam nadzieję. Więc czekam na wersję V1.2, ewentualnie jakąś V2, a raczej poprawkę do tej. Dobra, nie zwlekając, jaka ocena? 4 na 5 gwiazdek, gratuluję, świetna robota. Mistrzowska mapa, można powiedzieć. Ja bardzo patrzę na zakończenia, bardzo patrzę na zakończenie, na wygląd. Skrypty poboczne, co nie? Pobocznie, bo jednak ma cieszyć oko. Ważne, co jest też zawarte jakby w bebechach tej mapy. Ale jednak, no uwierz mi, za ten wygląd, za te kilka mankamentów to pół gwiazdki poleciało, nie? Naprawdę, bo mógłbyś spokojnie 4,5 zdobyć, nie? Jeżeli byś poprawił naprawdę jeszcze kilka rzeczy, to myślę, że byłbyś jedną mapą 5x5, która byłaby w tym zestawieniu. Więc czekam na poprawkę. Osobiście, to jest moja opinia, nie? Bo na tej mapie może bym zagrał, ale nie z tymi drogami, nie? Więc to tyle. Dzięki za uwagę. Link do mapki oczywiście będzie w opisie, no do oryginalnego linku taki jaki jest podany na Lesswordzie, więc dzięki za uwagę, do kolejnych filmów na moim kanale Zostanie Map, trzymajcie się, pozdrawiam was wszystkich ciepło, nie wychodźcie z domu i pamiętajcie, stream u mnie za jakieś 2-3 godzinki, więc dzięki za uwagę, do kolejnych, trzymajcie się, no i cześć.